25 lat więzienia. Taki wyrok zapadł dziś w sprawie zbrodni w Miłoszycach, za którą 18 lat niesłusznie przesiedział w więzieniu Tomasz Komenda. Norbert Basiura i Ireneusz M. zostali uznani winnymi zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Tych czynów, których dopuścili się oskarżeni, to jest zgwałcenia i zbrodni zabójstwa z zamiarem ewentualnym, w żaden sposób nie można rozgraniczyć. Sąd w uzasadnieniu odczytał, że czyn dokonany przez sprawców nie był jedynie gwałtem. Pozostawienie Małgosi rozebranej i pijanej, co wynikało z zeznań świadków, spowodowało w mroźną noc jej szybkie wychłodzenie. Jednoznacznie świadczy o tym, że oskarżeni, przewidując, że może zdarzyć się najgorsze, mieli to w obojętności. Proces oskarżonych Ireneusza M. i Norberta Basiury trwał od maja 2019 roku. W trakcie rozprawy ponownie przesłuchano świadków, jednak jak sąd zaznacza w odczycie uzasadnienia, pod uwagę wzięto przede wszystkim zeznania tuż po zbrodni, które według sądu były wiarygodne. Świadek słyszy o godzinie 1:35 płaczący głos damski wołający mamo, mamo. Są to w ocenie sądu bardzo ważne zeznania świadka, bo korespondują, to jest dosłownie parę minut po tym, jak świadek widzi dwóch mężczyzn prowadzących Małgosię na ulicy Ogrodowej i nagle mamy tutaj więcej osób na posesji już przy stodole. Poza zeznaniami świadków sąd uwzględnił badania z materiału genetycznego nasienia oraz krwi znalezionego na odzieży pokrzywdzonej. Wyjaśniono, że w latach 90. nie było możliwości przeprowadzenia takiego badania. Natomiast odcisk zębów pozostawionych na ciele Małgosi stwierdzono za niewiarygodny dowód. Uzębienia może być dowodem sądowym bardzo ważnym, ale jedynie w zakresie na przykład identyfikacji wzrok. Kiedy mamy na przykład ciało człowieka, zachowane jakieś zęby, człowiek był spalony, chce by go zidentyfikować. I główna linia obrony między innymi przebiegała tutaj, że biegła sporządziła opinię w 1997 roku po oględzinach dowodów rzeczowych i nie znalazła tam śladów nasienia. I to jest prawda. Aktualnie to się radykalnie zmieniło, o czym świadczy jej także wypowiedź kolejna do protokołu rozprawy, kiedy stwierdziła, że ślady, które były kiedyś praktycznie niebadalne, za małe, teraz bada się z bardzo dużym powodzeniem. Na rozprawie jako oskarżyciele posiłkowi pojawili się też rodzice Małgosi, którzy po raz kolejny muszą przeżywać tragedię, która spotkała ich przeszło 20 lat temu. Żeby takie bydło miało czas się ożenić, spłodzić dzieci, wybudować domy, a my przez 20 lat, kuźwa, żeśmy ginęli, kuźwa, i giniemy dalej. Ale widocznie Małgosia czuwała nad nami i czuwa dalej. Ja miałem już dawno zdechnąć, miałem umrzeć, jakoś żyję. Właśnie dla tej chwili też. Dzięki temu sądowi, że jednak rozeznał te dowody, które są naprawdę ważne i prawdziwe. Już tam nic nie można zrobić. DNA jest dowodem świętym. Tego nikt nie jest w stanie ruszyć. Norbert Basiura, odpowiadający z wolnej stopy, został aresztowany po odczytaniu wyroku, który jest nieprawomocny. Natomiast Ireneusz M. przebywał w areszcie w związku z innymi przestępstwami na tle seksualnym. Echo 24, Magda Pasiewicz.